Niemalże całkowicie zarośnięty dom. Zobaczcie. W okolicy nie ma nic ciekawego. Tutaj mamy jeszcze jakiś garaż, ale najpierw zobaczymy, jak wygląda posiadłość w środku. Z tego co wiem, to jest tutaj bardzo dużo rzeczy, w zasadzie wszystko potrzebne do normalnego mieszkania. Kuchnia nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale im wejdziemy dalej, tym lepsze wyposażenie zastaniemy. Tutaj mamy kolejną kuchnię. Wszystko oczywiście zostało tutaj. Radio na kasety. Niespotykane. Jesteśmy w salonie. Zobaczcie. Szkliwo w szafach. Porcelana na półkach. Wszystko tu nadal jest. Naprawdę jest to zastanawiające, co się tutaj wydarzyło, dlaczego ktoś opuścił ten dom. O, jaki ładny zegar. Świąteczne ozdoby. Najprawdopodobniej w tym roku nie zostaną już powieszone na choince, ze względu na to, że nikogo tutaj nie ma. Ale ładna kolumna. Telewizor jeszcze starego typu, także dom musiał być opuszczony od bardzo dawna. I mamy pierwszą sypialnię. Zobaczcie, że wszystkie ciuchy zostały. Tak jakby ktoś stąd po prostu odszedł. Siemaneczko, ja jestem Pepol i kręcę dla was filmy związane z urbexem, ale to już wiecie. Wyjście na taras. Ciekawe, czy otwarte. Oczywiście, że otwarte. O kurde, ale ogród. Ale widać, że od dawna nikt tutaj nie sprzątał. Idziemy dalej. Dom jest dość spory, więc naprawdę będzie co oglądać. Tutaj co? Widzę, że ktoś tutaj używał maszyny do szycia. Pfaw. Tutaj kolejna troszkę starsza. Klimatyczny kominek. Tutaj mamy jeszcze telefon wraz z faksem. Zobaczcie. Jedyny kalendarz na razie, jaki zobaczyłem, to z 2007 roku. To naprawdę sporo czasu. Tutaj chyba główne wejście, tak. Piwnica. I można też na górę wejść. Dobra. Pójdziemy najpierw na górę. O kurde, ale łazienka. Jelunek. Dość nietypowa kafelka. Wszystko w czerwieni. chyba kolejna łazienka albo kuchnia. Jakiś taki kamerlik, w którym trzymano różne już niepotrzebne przedmioty. Naprawdę sporo tego. Ktoś musiał długo czasu gromadzić to wszystko. O, wejście na strych. Jak już jesteśmy, to od razu wejdziemy. Ale na strychu zbyt wiele rzeczy nie ma. Tutaj jest jakiś sprzęt. Dobra, schodzimy. Na strychu nie ma wiele ciekawych przedmiotów. Co kryje kolejne piętro? Już za chwilę się dowiemy. Poddasze, a na poddaszu tak jakby kolejny salon. Zobaczcie, rozpoczęta gra Chińczyka. Aż niemożliwe, że to wszystko tutaj zostało nienaruszone. Cała meblościanka wypełniona szkłem. Wszystkie prywatne rzeczy zostały. Ciekawe, czy coś jest w barku. Alkoholu nie ma. Nie tym razem. Ale ładna lampa. Cała drewniana i klimatyczny abażur. A tutaj płyty winylowe. I oczywiście jakiś sprzęt grający z Toshiby. Tutaj widzę, że na kasety jest. Można też nagrywać. O kurde. Naprawdę ciekawy sprzęt. I kuchnia. Zobaczcie, za oknami widać tylko drzewa. Teraz rozumiem, dlaczego dom jest tak zachowany. Po prostu go nie widać. Oliwa z oliwek chyba. I kolejne pomieszczenie, również wygląda jak salon. Kurde, ale klimat. Ktoś nawet rozpoczął alkohol, ale jak widać nie do końca go spożył. Ale żylando. Tutaj mamy prawdziwy barek. Tak jest. Alkohole tutaj trzymano. Dlatego nie mogłem znaleźć w tamtym pomieszczeniu. A co to mamy? White horses, biały koń. 40%. Konkretna suma procentów. Tutaj również szafa wypełniona porcelaną. Jest naprawdę niesamowite. Dobra, najwyższa pora zejść do piwnicy i pokazać wam, co tam jest. Idziemy. Wyczuwam, że znajdziemy coś ciekawego, ale mogę się mylić. O kurde, piwnica wygląda na sporą. Co to jest? Jakiś piec. Jest i piwniczka z winem. O kurde. Tak myślałem, że coś tutaj znajdziemy. Jakieś konkretne roczniki. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj mamy takie gigantyczne butle. Vino da Toala. Chyba włoskie. Ale tego tu jest. Winko na każdą okazję. Tutaj mamy również whisky. Co jeszcze przygotowali dla nas? Tutaj też kilka rodzajów alkoholi. Zastanawiające jest, co tutaj się naprawdę wydarzyło. Posiadłość jest opuszczona. Nie, prądu nie ma. Miałem wrażenie, że ktoś idzie. Ale chyba się pomyliłem. Ciężko mi powiedzieć, co tu się wydarzyło, ale poczekajcie, mam wrażenie, że coś pominęłem. Tak jest, tutaj nas nie było. Kolejna sypialnia. Góry sprzęt grający. O kurde. A co to jest? Nie wygląda to ciekawie. Czyżby ktoś tutaj skonał? Ciężko mi powiedzieć. Powiem wam, że przerażająca jest ta sypialnia. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale nie wygląda to zbyt ciekawie. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby opuścić ten dom. Tym razem był to dom w Niemczech, całkowicie zarośnięty i porzucony. Najprawdopodobniej ktoś tutaj umarł. I nie jestem pewien, czy czasami nie w tej sypialni, w której byliśmy przed chwilą. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Także ja się z wami żegnam powoli i widzimy się na następnej eksploracji. Trzymajcie się, ja lecę, bo czas ucieka.